Cześć, nazywam się Wojtek Grabowski i witam Was na kanale Kolera. Niedawno miała miejsce premiera filmu Thor: Miłość i Grom i dziś przygotujemy młot Thora. Fani asgardzkiego boga pewnie w tym momencie zastanawiają się, jak to przygotować młot. Przecież młot to nie jest coś do jedzenia, ale my dziś przygotujemy steka, który ten młot będzie przypominać. Ze wszystkich steków chyba najbardziej młot przypomina stek Tomahawk i właśnie on posłuży nam do dzisiejszych kulinarnych eksperymentów. Poza tym będziemy potrzebować również odrobiny masła, ziemniaków oraz jarmużu, bo do steka jako dodatek przygotujemy taki prosty stanpot. Rozpoczynamy od tego, aby steka wyciągnąć z folii, a następnie za pomocą ręcznika papierowego dokładnie go osuszyć. Tomahawk to w zasadzie stek typu ribeye, który jest z kością. Jest to jeden z największych steków i jeden ze steków, które jest niestety również najtrudniej przygotować. Tego oraz wielu innych informacji o stekach dowiecie się z odcinka, który pojawi się na kanale Kolera niebawem. Będzie to odcinek poświęcony typowo stekom. Jeśli chodzi o steki, to naszym największym przeciwnikiem przy ich grillowaniu jest zdecydowanie wilgoć. Dlatego zależy nam na tym, aby tego steka tak bardzo porządnie osuszyć. I teraz, kiedy stek jest już suchy, możemy go bardzo porządnie natrzeć solą. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście o tym, że mięsa nie powinno się solić przed grillowaniem, ponieważ jeśli je posolicie, to będzie ono twarde. Jest to jeden z mitów dotyczących steków. Nie bójcie się tych steków solić. W pierwszej fazie oczywiście sól wyciągnie nieco wilgoci z naszego steka, ale później, kiedy odłożymy steka na około godzinę do lodówki, ta cała wilgoć razem z solą wniknie w głąb mięsa, dzięki czemu mięso będzie jeszcze lepsze. Kiedy stek porządnie natarty jest solą, pamiętajcie również o jego bokach. Możemy odłożyć go na kratkę i na tej kratce wkładamy go do lodówki na co najmniej godzinę. W lodówce może spędzić nawet 2 albo 3 godziny. Z zewnątrz ten stek nam obeschnie. Cała sól, która teraz jest jeszcze na steku widoczna, wchłonie się i będzie w głębi mięsa. A my w międzyczasie zajmiemy się przygotowaniem ziemniaków. Stek jest już w lodówce, ja na horyzoncie wyczuwam burzę, ale mam nadzieję, że Thor oszczędzi nas przynajmniej przez najbliższe 30 minut, bo mniej więcej tyle czasu będę potrzebował, aby ugotować ziemniaki. W tym momencie ziemniaki są już obrane i znajdują się w tym wysokim garnku, w wodzie, która jest porządnie osolona. Wody jest mniej więcej 2-3 cm ponad poziom ziemniaków i w tym momencie pora dodać do tego jarmuż. Jarmuż nie musi znajdować się cały w wodzie pod wpływem pary wodnej i tak pięknie nam się ugotuje. No i teraz pod przykryciem odstawiam to na boczny palnik i gotuję około 25 minut. Jeśli chodzi o czas gotowania, to dostosujcie go do swoich ziemniaków. Oczywiście najlepiej wykorzystać ziemniaki, które dobrze sprawdzą się na pire. Około 10 minut przed końcem gotowania Waszych ziemniaków możecie rozpalić również palniki w swoim grillu. Rozpalcie je na maksa. Chodzi nam o to, aby grilla rozgrzać do czerwoności. Jeśli chodzi o steki, to najlepiej grilluje się je właśnie w wysokich temperaturach, a młot Thora oczywiście takiej wysokiej temperatury będzie od nas wymagał. Jeśli chodzi o Thora, to ja nie oglądałem jeszcze ostatniego filmu. Jeśli Wy ten film oglądaliście, to napiszcie mi proszę w komentarzu, czy warto na ten film się wybrać. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Póki co Thor jest dla nas bardzo łaskawy. Burzy tutaj jeszcze nie ma, ziemniaki powoli kończą się gotować, a przede mną jest stek, który spędził ponad godzinę w lodówce. Stek jest suchy i jest gotowy, aby wrzucić go na ruszt. Jeśli chodzi o to, jak grillować steki, to powinniśmy to robić w takich bardzo wysokich temperaturach, dlatego grilla zawsze polecam Wam ustawić na maksa. Jeśli chodzi o sposób grillowania, to jeśli chcecie przyspieszyć grillowanie steka, to co mniej więcej 30 sekund możecie go obracać. Jeśli słyszeliście kiedyś, żeby nie obracać steka, to żeby robić to tylko raz, to jest to mit. Steka możecie sobie spokojnie co 30 sekund obracać. Jak długo powinno grillować się steka, to oczywiście zależy. Zależy od tego, jak gruby jest to stek i zależy to od tego, jak chcecie, aby był wysmażony. Jeśli chodzi o poziom wysmażenia, to sprawdzić go najłatwiej za pomocą temperatury wewnętrznej. Jeśli chodzi o steka medium, to temperatura powinna wahać się w okolicach 60 stopni. I ja dziś posłużę się termometrem, który po kilku minutach zostanie w mojego steka wbity po to, aby sprawdzić, ile powinien jeszcze na grillu spędzić. Pod sam koniec grillowania steka będę jeszcze bastował za pomocą masła oraz rozmarynu. Będę go tym roztopionym masłem polewał, dzięki czemu stek z zewnątrz będzie jeszcze bardziej chrupiący. A teraz myślę, że nie mam już na co czekać i powinienem steka wrzucać na ruszt.
Szczytek jest już prawie gotowy, ale teraz pora na ziemniaki. Ziemniaki z jarmużem są już ugotowane, więc teraz pora pozbyć się wody, a następnie ugnieść je, dodając jeszcze przy tym odrobinę masła. Do ziemniaków, aby nadać im jeszcze większej kremowości, dolewam również odrobinę mleka. Czasami jeszcze wykorzystuję tutaj boczek, który jest wcześniej smażony, albo skwarki, ale tutaj nie chcę, aby konkurowały mi one z tym wspaniałym stekiem, który jest za moimi plecami. Aby pire zachowało temperaturę, na razie pozostawiam je w garnku, a teraz przechodzę do wykańczania, czyli bastowania steka. W tym celu wykorzystam rozmaryn oraz masło. Steak jest już idealnie wysmażony według termometra, jest również zbastowany i teraz ląduje na naszych ziemniakach. Wszystko to wygląda naprawdę niesamowicie, niesamowicie pachnie i już nie mogę doczekać, aż będę mógł tego spróbować. Nie krójcie jednak steka od razu, pozwólcie mu odpocząć przez 8, a nawet 10 minut. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i chcielibyście więcej odcinków dotyczących steków. Jeśli tak, to napiszcie mi proszę o tym w komentarzu. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie też łapkę w górę oraz suba, jeśli jeszcze nie subujecie kanału Kolera, po to, aby nie przegapić innych wspaniałych grillowych przepisów. Do zobaczenia, cześć!